powszechnym pojęciu projektant mody to wielki świat, wielkie pieniądze i wielka sława. Ale kto zaprojektował moją koszulę, moje spodnie czy moje buty? Firmę znam bardzo dobrze, ale o projektancie nie mam pojęcia. W Łodzi od 6 lat Krajowa Izba Mody organizuje konkurs o tytuł Projektanta Roku, którego celem jest wyróżnienie i uhonorowanie najlepszych projektantów pracujących na rzecz polskiego przemysłu odzieżowego. Regulamin konkursu pozwala na to, aby projektanci laureaci po 3 latach ponownie ubiegali się o zaszczytny tytuł projektanta roku. W 1997 roku w pierwszej edycji konkursu razem z Pawłem Zdychem zdobyła Pani pierwszą nagrodę. Tak bardzo lubi Pani konkursowe emocje, że startuje Pani po raz kolejny? No nie wiem, czy konkursowe emocje tak bardzo lubię, ale na pewno lubię pokazowe emocje, dlatego startuję za każdym razem, jak dostaję nominację. W tym roku pokazała Pani kolekcję męską, chociaż projektuje Pani także rzeczy dla kobiet. Ubrania dla mężczyzn są, uważam, takim większym wyzwaniem, bo to pole manewru jest tak naprawdę ograniczone, a osoba powinna być ubrana, a nie przebrana. Taka trochę wyższa szkoła jazdy. No właśnie, a jak powinien wyglądać dobrze ubrany mężczyzna? Ja myślę, że dobrze ubrany mężczyzna to taki mężczyzna, którego ubranie oddaje jego charakter. Nie odpowiada mi wizerunek mężczyzny, który był tak do końca dokładnie w skrojonym garniturze. Myślę, że taka tego typu marynarka jest doskonałą alternatywą na marynarkę klasyczną. To ona właśnie gwarantuje to, że w zależności od miejsca i sytuacji można nałożyć coś, co jest dziankiem, paramarynarką, żeby się czuć luźno i swobodnie. Teraz wchodzą do męskiej konfekcji koszule na bardzo wysokich stójkach. To są stójki, które mają często 4 i więcej centymetrów, szerokie kołnierze i to też obliguje, że krawat powinien być taki, a nie inny. A jeżeli chodzi o krój, na przykład spodni? Spodnie nosimy teraz szerokie, bardzo dużo lnianych spodni zaistniało w kolekcji. To są spodnie już zdecydowanie odbiegające od szerokości klasycznej, którą przyjmujemy dla męskiej konfekcji 23 cm. Sylwetka przez to cała jest luźna, bardziej plastyczna, zwiewna. To ubranie jest szalenie odchudzone, w związku z czym taka lekkość tych sylwetek, miękkość. Zawdzięczamy to nowej technologii, nowym tkaninom, które na dobre zadomowiły się w męskiej modzie.
go, though you never let me know we gotta go, go. That's probably why I often feel a little low. Jedyny mężczyzna projektant na konkursie Projektant Roku, który jednak prezentuje kolekcję damską. Czy trudno jest zrozumieć potrzeby kobiet? Projektanci robią jakby to, co im się podoba, a jeżeli na przykład facet projektuje dla facetów, to często jest tak, że jakby projektuje dla siebie. Natomiast żeby te rzeczy się sprzedawały, to musi być, to muszę przede wszystkim słuchać tego, co ludzie potrzebują. Projektując dla konkretnej firmy, czyli tworząc projekt, który później zostanie powielony w tysiącach i sprzedany w tysiącach egzemplarzy, nie czujesz się w żaden sposób ograniczony? Znaczy nie czuję się ograniczony, to znaczy właściwie projektant jest pewnym rodzaju twórcą, ale twórcą tu i teraz tak naprawdę i jakby wartość projektanta, myślę, to jest to, co, że rzeczy się sprzedają tak naprawdę. You're the cure of my soul. You're the cure of soul. A czy nie boisz się takich sytuacji, kiedy wchodzisz do sklepu i widzisz swoje projekty w takim wielkim koszu z napisem przecena? Nie boję się, dlatego że produkt, który się sprzedaje, bo ciuch jest produktem, od tego, czy on się sprzedaje, czy nie, to jest wiele zależności. 50% to jest dobry projekt, którym mogę się poszczycić, natomiast następne 50% to jest to, czy ten produkt wejdzie w odpowiednim czasie do sklepu, czy jest dobrze wyeksponowany, czy klient go zauważy. A o jakiej kobiecie myślałeś, projektując właśnie tę kolekcję? No jest to na pewno kobieta młoda, młoda między 20 a 25 rokiem życia, na pewno czynna zawodowo i jest to dziewczyna na wpół klasyczno-romantyczna, także w ten sposób musiałem też myśleć. Gotowe modele pojawiły się już w XVIII wieku. Były to początki konfekcji. Do XX wieku ubrania szyto ręcznie i na miarę. Dziś ceny modeli wykonanych ręcznie, czyli haute couture, często przekraczają ceny dobrych samochodów. Nasze czasy to konfekcja masowa, czyli szybka produkcja, szybka sprzedaż i szybko zmieniająca się moda. We gotta make a move, we gotta get out of here. We gotta make a move, we gotta go, gotta make a move. We gotta get out of here, and let's fly high, don't know. We gotta make a move, we gotta get out of here. We gotta make a move, we gotta go, gotta make a move. We gotta get out of here, and let's fly high, don't know. Jaki jest twój stosunek do mody? Oj, różny. On się zmienia. To zależy. Po prostu raz jestem pasjonatką mody i bardzo się temu poddaję i bardzo mnie to fascynuje, a raz to po prostu uważam, po co to wszystko i na co to wszystko, komu, po co. Tyle innych jest ważnych rzeczy na świecie, tyle innych ważnych spraw się wokół nas dzieje i wydarzeń, że ta moda wręcz jakoś taka jest, znaczy nie wiem, gdzieś przeszkadza i się wydaje taka niepotrzebna. A z drugiej strony, kiedy by jej zabrakło, to chyba my kobiety byśmy były bardzo biedne i ubogie. Czy pracując dla jakiejś konkretnej firmy jesteś w stanie się całkowicie spełnić jako projektantka?
Nie, nigdy do końca, wiesz, znaczy przynajmniej ja. Ja jestem taką dość osobą żywą i zresztą pracuję na różnych poziomach. Ja nie tylko projektuję, bo chyba bym zwariowała tylko. Znaczy mówię, no też zajmuję się stylizacją mody, pokazami, też biorę udział i uczestniczę w różnych sesjach zdjęciowych. Jakie przygotowania poprzedzają powstanie twojej kolekcji? Ja generalnie projektuję dla firmy, więc ta kolekcja, która była pokazywana na Projektancie Roku, była kolekcją pod firmę i pod zamówienie, jak gdyby pod pewne oczekiwania klientów, więc ona musiała spełniać pewne założenia, pewne tendencje, które są związane z obecną modą. Podstawowym założeniem takiej kolekcji to jest to, że ta kolekcja musi się sprzedać. Nagrody Projektanta Roku można przyznać za jedną kolekcję. Gorzej jest, jeżeli ta jedna kolekcja składa się z dwóch odrębnych. Tak było w waszym przypadku. Dlaczego nie zdecydowałyście się na stworzenie dwóch odrębnych pokazów? Ja zaprojektowałam kolekcję ubioru, Kasia zaprojektowała buty. I tu chcę podkreślić, że kolekcja Kasi bardzo pomogła mi w zdobyciu tego tytułu, ponieważ współgrało to wszystko kolorystycznie i jeżeli chodzi o rodzaje skór. Ale tytuł Projektanta Roku otrzymałaś ty za kolekcję ubioru. Czy nie jest tak, że masz ochotę w tym momencie, Kasiu, wyrywać tę Izadorę i powiedzieć, to jest także moja zasługa? Albo na przykład, dlaczego nie puściłam tych butów na nagich modelkach, na zupełnie innym pokazie? Nie przyszło mi to w ogóle do głowy, dlatego że ja mam wielką satysfakcję z tej kolekcji. Uważam, że dziewczyny wyglądały świetnie i to jest najważniejsze, a to czy wygrała Ela, czy wygrałam ja, to uważam, że w tym momencie nie ma takiego wielkiego znaczenia. Utożsamiam się w jakiś tam sposób jakby z jej kurtkami, futrami i cieszę się, że tak wyszło. Uważam, że to jest nasz wspólny sukces. Zaprojektować buty jest chyba bardzo ciężko. Jak powinna wyglądać kolekcja, żeby nie zalegała na półkach sklepowych? To prawda, że jest trudno zaprojektować buty, dlatego że but to jest przede wszystkim
artykuł, który musi być bardzo funkcjonalny. To musi być wygoda, to musi być komfort, to musi być coś uniwersalnego, tym bardziej, że jak wiemy, kobiety w Polsce nie kupują aż tak wielu par butów. Także idąc do sklepu, każda klientka stara się dopasować sobie jedną parę butów do kilku strojów. Skóry, z których stworzyłaś kolekcję, są skórami naturalnymi, ale są nietypowo wykończone. Tak, jest tam charakterystyczne takie surowe wykończenie tej odzieży. Szew jest przycięty nożem, jest niezawijany, jest wykończony na surowo i to jest zarówno i w skórach, i w kożuchach, które pokazywałam. W kożuchach jest albo ucięty na prosto, albo wręcz zostawiony jest jak gdyby skóra zupełnie naturalna. Ten dół w takich strzępach naturalnych, bez żadnego cięcia. Ja, idąc właśnie śladem Eli, również zastosowałam bardzo podobną technikę, to znaczy też jakby ozdobą moich butów były frędzle, również przycięte na ostro. Poza tym zastosowałyśmy skóry takie przecierane, jakby imitujące stare skóry. To jest bardzo efektowne, bardzo fajne. Jakby potęguje ten efekt takiego naturalnego wyglądu. Gdybyśmy chcieli być rzeczywiście modni, to powinniśmy odświeżać nasz wizerunek co pół roku, zgodnie z rytmem mody. Niektórzy twierdzą nawet, że moda powinna pulsować jeszcze szybciej. Jedna z austriackich firm bieliźnianych wprowadza swoje kolekcje co 2,5 miesiąca, czyli 5 razy w roku. W Polsce nie ma jeszcze aż tak gorących linii. W tytule konkursu o tytuł projektanta roku zasiadają wybitne osobowości ze świata mody, m.in. laureaci edycji z poprzednich lat. Mariusza Szarka uhonorowano rok temu tytułem projektant roku za całokształt twórczości. Jaki był poziom tegorocznego konkursu? Poziom prezentowanych kolekcji myślę, że był trochę nierówny.
Były kolekcje, które według mnie były zbyt zachowawcze, mało odważne, nie miały jakby takiego do końca indywidualnego przesłania. Myślę, że to wynika z sytuacji, jaka jest na rynku i te obawy, ta ostrożność trochę się w tych kolekcjach odbijała. Natomiast kolekcja, która wygrała, myślę, że łączyła w doskonały sposób to, co w modzie jest najistotniejsze, mianowicie nowe trendy, świetnie skrojone skóry, połączenie jakby takiej elegancji z niewymuszonym, nieformalnym szykiem. Projektujesz już od wielu lat i od wielu lat też przyglądasz się modzie. Jak sądzisz, jaka jest teraz sytuacja na obecnym rynku mody? No, wszyscy wiemy, że mamy do czynienia z ogromną recesją i to ma bezpośredni wpływ na kształt mody. Aczkolwiek uważam, że ludzie zawsze będą chcieli się na nowo kreować i przez to moda będzie miała swój rytm, swoje życie. Mimo iż projektant kolekcji dla firm odzieżowych jest z całą pewnością artystą, to nie może on sobie pozwolić na tworzenie do szuflady. Jego talent jest weryfikowany co pół roku przez ulicę. Projektowanie mody to ciągły niepokój, nieustanne szukanie kompromisu pomiędzy sztuką a komercją.